problemie. Trochę głęboko żeśmy weszli, ale może słuchacze nam wybaczą. Idź, idź, Jacek, bo to jest ważne. No więc idziemy. Jeżeli patrzymy na ten problem filozoficzny, wiemy, że bo zrobiliśmy takie założenie, nie wiem czy słuszne, zrobiliśmy na potrzeby naszego myślenia, bo tylko na tyle nasze myślenie nam pozwala przy swoim ograniczeniu. Ale powiedzmy też szczerze, że poprzez własne doświadczenia życiowe mamy takie poczucie wewnętrzne, że może to być prawdą. Bo ja... Dajmy na to. Bo ja osobiście mam. Postawmy na tą kartę. No więc idąc zgodnie z tym założeniem, musielibyśmy dokonywać doświadczeń na różne sposoby właśnie braku istnienia. I teraz popatrz, zaprogramowane nasze umysły na strach przed nieistnieniem, tym także biologicznym, który dotyczy właściwie każdego organizmu żywego, bo każdy żywy organizm próbuje przetrwać. I nie mam na myśli tutaj świata zwierzęcego tylko. Rośliny także wykazują zabezpieczenia przed nieistnieniem. I pomijam fakt rozmnażania, tylko realną obronę, na przykład cofanie się roślin przed temperaturą, na przykład ogniem. Formuły obronne lasów. Bardzo obszerny temat, ale okazuje się, że lasy jako ekosystem lokalny mają w sobie zabezpieczenia informacyjne przed zagrożeniami zewnętrznymi i wzajemnie się informują. Nie tylko drzewa, ale również grzybnie, na przykład grzybów są niezwykle istotne, bo tam przebiegają sygnały i rozległość tego, można by było to nazwać grzybowym mózgiem, tak bym to nazwał, te strzępki, które są te grzybnie. One pełnią rolę informacyjną. Całe życie jest zorganizowane tak, że ma zakodowane w sobie przetrwanie. I przez systemy obronne, i przez systemy pobierania substancji odżywczych, i poprzez systemy rozrodcze. Jest wiele zabezpieczeń w przyrodzie postawionych. Więc doświadczenie życia biologicznego to doświadczenie, które jednocześnie prezentuje zagadnienie boskie, czyli życie trwa i musi przetrwać, i jednocześnie zagadnienie z drugiej strony tego problemu, czyli jak to jest umrzeć, przestać istnieć. Jeżeli rozpatrujemy to w tej kategorii, na podstawie tej czterookienkowej tabeli, to musimy prędzej czy później dojść do wniosku, ponieważ po drodze wystąpią nam dowody na istnienie świadomości, która nie jest śmiertelna. Ale wystąpi, i tu nawiążę teraz do tej mitologii szatana, wystąpi taki rodzaj świadomości, bo to jest także świadomość, bo ona jest także zakodowana przez źródło stworzenia. Czyli tej ścieżki B, tej ścieżki satanistycznej, która nie ma możliwości odtwarzania się w nowych organizmach i przetrwania świadomości. Jest jedna utworzona i istnieje od początku naszego wszechświata aż do jego zwinięcia, końca doświadczenia i tak dalej. Więc wychodząc z tego założenia, musimy popatrzeć na sytuację taką. Przez kogo tak naprawdę twórca ma doświadczyć nieistnienia? I tutaj bardzo dużo ryzykuję, ponieważ rozmawiałem z wieloma ludźmi, którzy rozpatrują ten problem i nie uzyskaliśmy ostatecznej odpowiedzi na te rozważania, ale jest wielce prawdopodobne to, że to właśnie ta ścieżka, która nas gnębi, którą nazywamy ścieżką zła, ścieżką satany, czy też satanistyczną, iluminacką w konsekwencji, chociaż to tylko narzędzie, organizacyjne, właściwie bardziej taktyczne niż strategiczne. Przeceniany jest udział iluminacji w tym wszystkim. No właśnie. Problem istnieje dużo wyżej, ponad nimi.
możemy to rozwinąć, tylko że teraz jak zrobimy to wielowątkowo, to mogą się nasi słuchacze pogubić. Wracając do tego wątku, nieuchronnie prowadzi nas to do rozważań, że skoro świadomość nasza, ludzka, jest nieśmiertelna, wielokrotnie się wciela w te czy inne postaci, bo są też wcielenia niematerialne, czyli są też takie istoty, które funkcjonują na innych częstotliwościach obok nas i coś robią. To są także wcielenia. To jeżeli patrzymy na to, nieuchronnie nasuwa nam się wniosek. Tamta ścieżka, która nas gnębi, więzi, dokonuje niesprawiedliwości, fałszuje rzeczywistość, w tym także rzeczywistość wirtualną, w której my żyjemy, bo ona na nią wpływa. Co więcej, była bardzo pomocna w jej tworzeniu. Bardzo, bardzo, wręcz kluczowym problemem jest udział właśnie tej ścieżki B w tworzeniu rzeczywistości materialnej. Dlatego oni mają tak duży wpływ tutaj. I są tak potężni, nie możemy nie doceniać ich inteligencji i wpływu na to wszystko. Ale i tak koniec końców oni pochodzą od świadomości, której my jesteśmy częścią. No właśnie. Oni są zależni od nas, a nie my od nich. Jest na odwrót, niż nam się to prezentuje. Więc to oni są przeznaczeni, bo ten wniosek nieuchronny, nie do końca udowodniony, ale jednak on nadchodzi. Bystry umysł będzie się spierał z tym. I ma się spierać. Bo to jest ważne przemyślenie. Wydaje mi się kluczowe. No mi też. Dlatego o nim mówię. Więc oni, bojąc się naszych wniosków i ostatecznego zamknięcia, czyli wejścia na płaszczyznę, kiedy my w rezultacie po tych wielosettysięcznoletnich doświadczeniach dokonujemy wyboru nie. My nie idziemy w fałsz. My nie idziemy w to. My chcemy tego. My chcemy z powrotem do Stwórcy i chcemy tworzyć światy, w których nie te problemy będziemy rozstrzygać, ale inne problemy rozwoju, ewolucji, w tym także ewolucji myśli. Mówiąc ewolucja, nie mam w ogóle na myśli Darwina, bo to jest błędna teoria, zresztą nadal jest teorią, nigdy nie została udowodniona, więc nie ma o czym dyskutować. Też fałszem jest wykładanie tego w szkołach jako... Nadal mówi się o teorii ewolucji, natomiast wykłada się ją tak, jakby to była faktografia. Z góry błędne założenie. Paradoks dzisiejszego czasu. No. Czyli życie właściwie nie ma jakiejś wielkiej ideologii, którą chcielibyśmy dorabiać, albo systemy religijne dorabiają do tego. Życie jest po to, żeby żyć i się rozwijać. I czerpać doświadczenia. Jeżeli my spojrzymy na to zagadnienie z tej strony, po takim uproszczeniu, to moglibyśmy tworzyć światy, w których różnorodność mogłaby nas zaskoczyć. Chociaż i tak zaskakuje na przykład różnorodność biologiczna. To piękna planeta, tylko że czy aby na pewno to jest koniec doświadczeń? Czy może mamy jeszcze przed sobą inne i z takich byśmy chcieli światów korzystać? Takich doświadczeń, które nam zaproponują, niż doświadczeń, które proponuje dzisiejsze rozwiązanie. Tyle tylko, że jest pewna konsekwencja przejścia na taką płaszczyznę, ponieważ na takich płaszczyznach nie ma miejsca dla istot, które powodują właśnie tą polaryzację. Badając różne interpretacje mocno cenzurowanego tekstu na temat rozdzielenia pierwszego między Bogiem a szatanem, dochodzimy do wniosku pewnego, też także nieuchronnego, że skoro źródłem wszystkiego jest źródło dobra, to znaczy, że przyjęcie roli tej ścieżki B, tej satanistycznej, było ogromnym poświęceniem ze strony tych istot, ponieważ
musiały wiedzieć, jaki jest ich koniec, a jeśli nawet nie wiedziały w tamtym okresie, jeżeli już umieszczamy to na linii czasowej, to na pewno wiedzą teraz, że bez nas, bez naszej uwagi, bez naszego strachu nie przetrwają, nie mają możliwości. Doświadczą śmierci, czyli tej swojej głównej misji, którą zlecił im Stworzyciel. Dlatego obserwujemy dzisiaj w mediach to, co obserwujemy na Gonkę, na te pewne poczynania i zmuszanie nas do pewnych rzeczy, bo to powoduje ogrom strachu w ludziach i zaniżenie tej wibracji częstotliwości, co może spowodować, że jeszcze mogą przetrwać i jakby wydaje mi się zacząć tą grę znowu od nowa, ale już z innym zasobem energetycznym. I tutaj ktoś mi kiedyś powiedział, nic co obserwujesz, nie jest tak, jak widzisz. I teraz wszyscy się boją tak zwanej depopulacji, że nas tu, że tamto. A bardziej mi się wydaje, że to oni chcą przetrzymać tą energię tutaj, niż puścić ją wolno, by poszła w tą prawdziwą świadomość. Ja bym nie wchodził w tej rozmowie w depopulację, bo oni całkowicie nie mogą zdepopulować ludzi, dlatego że straciliby czynnik. Natomiast potrzebują mieć całkowicie posłuszne i w związku z tym i zaprogramowane, w związku z tym jakąś populację będą utrzymywać. To tak jednym zdaniem. Tak, mi chodziło bardziej, Jacku, o to, że my tak myślimy, a tak w ogóle nie jest. Właśnie, żeby zdać sobie z tego sprawę, że tak nie jest, że oni muszą przytrzymać zasób energetyczny, by móc przetrwać. Czyli poprzez zaniżenie wibracji powoduje u nas to myśli, które spowodują, że ta nasza energia twórcza świadomości tutaj zostanie. A my, wręcz przeciwnie, możemy przenieść ją, nazwijmy to, poziom wyżej, tak? To my tworzymy bogów. Nie ma czegoś takiego jak bogowie. Jest tylko wielka świadomość. Jeżeli ktoś chce ją nazwać Bogiem, okej, dobra, jest to duże uproszczenie, ale spoko, to tylko lingwistyka. Nic poza tym. Natomiast ci bogowie, którzy uzurpują sobie prawo, istnieją tylko dlatego, że my w nich wierzymy, że są. Spowodowanie odwrócenia sytuacji, że my przestaniemy w nich wierzyć, powoduje, że oni przestaną istnieć, bo nie będą mieli z czego się formować, a oni formują się z naszej energii. No i tu jest klucz. Czyli znowu... nie będzie substancji. Garncarz nie ulepi garnka, jak mu nie dostarczysz gliny. No i tutaj powracamy do tego, co też na początku rozmowy bardzo zaznaczyłeś, żeby mieć tą higienę własnego umysłu teraz. I to jest proces. A i nie następuje etapowo. To jest proces płynny i stały. To jest konserwacja energii. Że tak się wyrażę. Trochę nieuprawnione jest to, ale w pewnym sensie tak. No bo popatrz, ty też czyli powiedziałeś... nie wystarczy się... Ty też powiedziałeś w kilku rozmowach z Robertem na waszym kanale, że nie wystarczy się przebudzić, ale trzeba być jeszcze tym człowiekiem przebudzonym później. Tak, pielęgnować to. Właśnie, i tutaj tak chodzi... Pielęgnujemy życie. Jeżeli, bo przebudzenie polega na tym, że zdajesz sobie sprawę z tego, jak ten świat jest skonstruowany energetycznie. A bycie przebudzonym, to chodzi o świadome zarządzanie własną energią. Sekundy na sekundę, czy jak tam ktoś sobie życzy skwantować czas, stale. Stale, oczywiście będą pewne pominięcia, będą niedociągnięcia, będą jakieś błędy. Chodzi o to, żeby je zauważać i regularnie nad nimi pracować. Czyli całe życie można doświadczyć zdecydowanie lepszej jakości, jeśli żyjemy uważnie. Jeśli cały czas mamy na uwadze nasze życie, a nie życie cudzych czy innych istot. Czy świadomie, czy nie, kreujemy. To chyba lepiej świadomie kreować niż nieświadomie. No tak, bo jeśli zaglądniesz w siebie i spowodujesz reakcję emitera, czyli serca i myśli w tej koherencji, no to... to właściwie kreujesz świat, ale nie możesz tam zaglądnąć, jeżeli zaglądasz do kogoś innego, bo jesteś zjednostkowany. Więc
kreacja rzeczywistości to przede wszystkim pielęgnacja uważności i świadomości cały czas. Jeżeli pozbawiamy się na jakiś czas świadomości, na różne sposoby, głównie chemiczne, to możemy to czynić oczywiście, tylko też należy to czynić świadomie i z umiarem. Bo na przykład świadomości pozbawia nas ból, strach, ale także zachowania seksualne. Tak? Możemy to robić. Trudno będzie walczyć z bólem zęba. Ten ból jest powodem do napraw. Więc jeżeli spotykamy się z jakimkolwiek bólem, w tym także psychicznym, bólem egzystencjonalnym, strachem przed zatraceniem jakimkolwiek świadomości, to jest to wyraźny sygnał, nad czym mamy pracować. I w ten sposób musimy tę sygnalizację rozumieć, a nie trwać w niej. Dostajemy sygnał i robimy działanie. Boli nas ząb, idziemy do stomatologa. Czy też doraźnie próbujemy z tym bólem jakoś powalczyć, żeby dotrwać do, czy dojechać do gabinetu stomatologicznego. No tak to działa. Ból i strach powinien spowodować właśnie tą reakcję i można powiedzieć i w tym świecie, żeby zadbać o ciało, ale też w tym świecie energii, duchowości, by zadbać też o duszę, tak? O tę duchowość. I teraz z każdej perspektywy możemy popatrzeć na to, że to wszystko, co się wokół nas dzieje, powinno właśnie powodować, by zaglądać w siebie. Czy tylko jednym ze sposobów, bo teraz widzisz, strona przeciwna będzie próbowała tą wiadomość odwrócić, manipulować na niej i wielokrotnie to robiła, czyniąc z ludzi pod wpływem takich wiadomości egoistów, którzy grabie mają tylko do siebie zwrócone, więc garną pod siebie kosztem innych. Ale jeżeli uświadomimy sobie, że świadomość to zbiór informacyjny, od czego zacząłem, i w tym zbiorze informacyjnym jesteśmy my wszyscy, wszystko co uważamy za stworzenie, niezależnie jak będziemy to postrzegać, czy ożywiona materia, czy nieożywiona, nie ma znaczenia, czy świadomość, czy duch, czy dusza, to musimy popatrzeć na ten zbiór, nawet jeżeli jest osobno, na przykład ty i ja, to jedną z metod konserwacji właśnie tego przebudzenia to zadanie sobie pytania, jeżeli ja do ciebie mówię, to muszę zadać sobie sprawę z tego, że ty to odbierasz i zamienić się miejscami. Czyli ja muszę wiedzieć, co ty byś poczuł, gdybyś usłyszał ode mnie te słowa. To prowadzi do zjawiska teleempatii. Empatia sama w sobie jest pojęciem o mniejszym zasobie informacyjnym. To sposób po prostu na odczuwanie cudzych emocji. Znaczy określenie tego sposobu. Natomiast teleempatia to również wysyłanie emocji do kogoś. W związku z tym i słowa, z którymi się komunikujemy, które zresztą nas ograniczają, ale to nic. Ale także sposób mówienia do innych ludzi ma zawartą w sobie treść. Czyli treść to nie tylko werbum, nie tylko słowo, ale również sposób, w jaki je konstruujesz, mechanika wypowiadania tego i zaangażowanie emocjonalne. Wielu ludzi nie wie, że komunikacja jako taka na poziomie werbalnym, czyli słów, zajmuje naprawdę nikłe procentowo zaangażowanie w przekazywanie treści. To jest jedynie 30%. Cała reszta to sposób, jak mówimy, jak się zachowujemy. Tym się oczywiście będzie zajmowała niegdyś mocno reklamowana taka dziedzina nauki jak body language angielska, czy mowa ciała. Ja wolę
zaplanowana oczywiście, źle wytłumaczona, natomiast bo wielu ludzi próbowało na tej podstawie stać się doskonałymi negocjatorami, to się nie udało w większości, ponieważ całość sygnałów to nie tylko to, co mówimy i jak mówimy, ale jeszcze zaangażowanie emocjonalne, którego niestety już zmierzyć się nie da. Nie mamy takich urządzeń. Jeżeli my będziemy drugiego człowieka traktować tak, jak my byśmy chcieli być traktowani, to wtedy następuje pełne pasmo komunikacyjne. Być może przestaną nam być potrzebne słowa, ponieważ wystarczy z tego pasma wykroić komunikację emocjonalną, która prawdopodobnie była pierwotnym językiem w cywilizacji ludzkiej na Ziemi i być może jeszcze w innych miejscach, jeśli dla kogoś jest to dopuszczalna taka myśl. I być może ten język właśnie to był język, który opisuje w mitologii wydarzenie zwierzą babę. I zamknięcie nas na komunikację tylko i wyłącznie werbalną i pomieszanie nam języków spowodowało, że przestaliśmy rozumieć siebie. Czyli korzystać z teleempatii. Czyli korzystać z teleempatii. Nie tylko empatii, czyli odczuwania cudzych wrażeń, ale także nadawania swoich własnych. I teraz... W językach mówionych jest to możliwe. Jest takie ćwiczenie prawidłowej komunikacji, w której bardzo często ludzie się gubią, bo chcą osiągać korzyści poprzez wymuszenie, żądanie czegoś, uzurpatorstwo, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. A wystarczy zamienić naszą mowę na komunikat emocjonalny i zupełnie inaczej to zaczyna płynąć. Podam przykład. Powiedzmy, że dwójka osób rozmawia ze sobą i jedna z tych osób zaczyna obrażać lub mieć pretensje jakieś, że ktoś coś zrobił albo czegoś nie zrobił, nieważne. W każdym razie zaczyna mieć pretensje. I powiedzmy, że one są nieuprawnione, bo nie zna powodów, dlaczego tam ktoś coś zrobił lub czegoś nie zrobił. Wystarczy w obronie powiedzieć: słuchaj, czuję się w tej chwili wobec tego, co powiedziałeś, w określony sposób niedoceniony albo niesprawiedliwie potraktowany i tak dalej, bez ataku personalnego. I tego rodzaju ćwiczenie można rozszerzać na różne inne komunikaty emocjonalne, ale zawarte w słowach całkowicie zmieniają komunikację. Wiele par, które do mnie przychodziły, jak pracowałem w systemie gabinetowym, po tej poradzie całkowicie zmienili swoje życie. A w to wierzę, bo sam z takich narzędzi korzystam. Ja też zadaję otwarte pytania, odwracając, czyli na przykład, jeżeli ktoś też występuje w roli takiego człowieka, który ocenia i osądza, ja bardzo często zadaję sobie, no to znaczy temu człowiekowi po drugiej stronie pytanie. Jak myślisz, co twoje słowa powodują teraz w umyśle tego człowieka? Właśnie. No to jest też parafraza tego sposobu. Bardzo dobrze. Jeżeli byśmy zaczęli w ten sposób myśleć, albo wręcz zaczęli od tego kształcenie naszych dzieci, świat by się zmienił. Nieodwracalnie. Bo każdy, kto ma w sobie, nie mówię tu o chorych umysłach, bo bywają też chore umysły, które zostały zniszczone przez jakąś traumę i tam odwet jest prowadzony na wielu płaszczyznach i właściwie zagrożenie jest zawsze widoczne, no to takie umysły też da się wyleczyć oczywiście, ale jest to trudne. Natomiast zdrowy umysł zawiera w sobie prawdę i prawidłowe postępowanie z innymi istotami. I wystarczy to wprowadzić na przykład już od początku, zamiast czytania i pisania. Nie ma potrzeby, żeby dziecko w wieku 7 lat uczyło się pisania i czytania. Ma na to mnóstwo czasu wcześniej i później, chociaż okazuje się, że wcześniejsze szkolenie w tym zakresie jest nieco bardziej skuteczne i mam tego przykłady realne, więc nie jestem gołosłowny. Znam takich młodych ludzi, którzy biegle czytają przed prowadzeniem tego w szkole.
młode umysły, to one później nie miałyby się nabrać na tą sztuczkę, co my. Nie weszłyby w konkurencję. Chodziłyby chętniej w kooperację. Dokładnie. W ogóle to doświadczenie pozwoliłoby właśnie ludziom na doświadczanie, czyli na wyciąganie własnych wniosków, które będą powodowały wzrastanie emocjonalne, tak? Właśnie tę dojrzałość emocjonalną, duchową, bo same sobie zdają sprawę, czy ich czyn jest dobry, czy zły, a nie będą miały zarzucone to jakby odgórnie i sklasyfikowane na właśnie tą, można powiedzieć, dobrą i złą stronę. Jakże mamy nauczyć tych młodych ludzi czegokolwiek, skoro my jesteśmy zepsuci? I będziemy co, posługiwać się po raz kolejny przysłowiem, nie patrz na to, co robię, tylko słuchaj to, co mówię? Albo co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie? No nie możemy w ten sposób postępować. Jeżeli chcemy dokonać transformacji świata, to wszystko, ale absolutnie wszystko zaczyna się u nas wewnątrz. W naszych sercach, w naszych głowach, w naszym postępowaniu, w naszym słownictwie koniec końców, czyli komunikatach werbalnych i we wszystkim, co robimy. Ale także w tym, co kupujemy, w tym, jak się zachowujemy, jak analizujemy sytuację, czy w ogóle to robimy, w całym naszym życiu. Tak, i teraz... Bez dokonania tej zmiany nie ma mowy w ogóle o chowaniu pokoleń, żeby nastąpił zdrowy układ na świecie. I tutaj teraz kolejna mądrość Jezusa, bo on mówił, chcesz zmian, to bądź zmianą, ale daj świadectwo, czyli swoimi czynami, tym co robisz, pokaż. I teraz obserwując to od strony, można powiedzieć, znowu duchowej, energetycznej, większość ludzi na płaszczyźnie dzisiejszego czasu, tak, w tym miejscu, żąda zmian od świata zewnętrznego, od innych ludzi, systemu i tak dalej. A żądając od kogoś zmian, nie dając własnego przykładu i świadectwa właśnie, nie jesteśmy w stanie tego zrobić, bo ta energia tak nie działa. I odwracając ten proces, czyli kiedy my sami się zmieniamy, dajemy ten przykład i świadectwo, czyli sami w sobie powodujemy, że akceptujemy siebie, jesteśmy sami ze sobą szczęśliwi i z tym, co mamy w serduchu, to ludzie z zewnątrz sami przychodzą, się pytają, jak my tego dokonaliśmy i chcą wprowadzić te zmiany u siebie, bo tak to działa i to jest ta zasada też tej kuli śnieżnej, która może spowodować te zmiany. No, to jak już jesteśmy przy tym i wspomnieliśmy o zajęciach warsztatowych, no to musimy również powiedzieć o fizyce falowej, o której troszeczkę żeśmy w naszej rozmowie spojrzeli, o tej interferencji konstruktywnej fal. Jeżeli emiterem jest umysł, serce, to również nasze całe ciało. I jeżeli zachodzi zgodność fazowa, to się nazywa w fizyce, to dokonuje się interferencja fal konstruktywna, więc nasilenie spójności wszystkich emiterów, tego co myślisz, co czujesz, jak się zachowujesz, bo to też jest układ nerwowy, obwodowy, który wysyła pewne sygnały, tego co mówisz, bo to pochodzi również z myśli, jest produktem myśli, jak mówisz, czyli sposób przekazywania informacji i ładunek emocjonalny. Popatrz, jak wiele emiterów już tutaj występuje. Na warsztatach omawialiśmy tylko dwa i korelacje dla uproszczenia, ale teraz skomplikujmy sprawę. Jeżeli tak to będzie wyglądać, to po prostu my będziemy chodzącym emiterem siewcą dobrej nowiny. Nawet nic nie mówiąc możemy to zrobić. I nie potrzebujemy nikogo do niczego przekonywać, tylko dać świadectwo, o którym mówisz według tego cytatu, co wspomniałeś. A to jest tylko możliwe? To jest fizyka, to nie są żadne cuda, to jest zwykła fizyka, tylko należy ją zrozumieć. O to właśnie chodzi, ale popatrz Jacku, to jest możliwe tylko wtedy, kiedy bierzemy odpowiedzialność za własne życie. No tak, dlatego nam się wyświetla w telewizorach cudze życia, żebyśmy żyli cudzym życiem, na które nie mamy wpływu, a którym zaczynamy się przejmować i emitować niezgodne fale. Ja
moje życie jest zasrane i nieudane, ale pooglądam sobie Carringtonów, to się lepiej poczuję. No to są dwie przeciwne fale. Wykluczających się fazach, czyli górka spotyka się z dolinką i one się będą wzajemnie wyciszać. Co z tego może powstać? Pustak. Tylko pustak może powstać z takiego z emisji dwóch przeciwstawnych fal. Jakkolwiek by nie myślał, nawet wyrywkowo pozytywnie, to zostanie to wygaszone przez zupełnie obcą, niespójną, niefazową falę. Znaczy niespójną fazową. I dlatego nas się truje takimi rzeczami. Truje nas się strachem, truje nas się wiadomościami, truje nas się reklamą, truje się nas, pomijając czynniki chemiczne. My bardzo często rozmawiamy i oczywiście, że jest to prawda, że jesteśmy otoczeni truciznami. Wdychamy truciznę, pijemy, jemy truciznę, ubieramy się nawet w truciznę, ale nie zauważamy, że tych trucizn jest znacznie więcej, a najbardziej szkodliwa z nich to jest trucizna mentalna, która sączy się do nas od ludzi zakażonych, od ścieżki B, poprzez emitery typu telewizja, radio, reklamy, marketing, konkurencja, konkurencja sportowa nawet. Mam szczęście mieszkać w miejscu czasowo, gdzie mój sąsiad ma telewizor na całą ścianę, więc w ogóle wiem, co jest aktualnie na topie. Okazuje się, że nie wiedziałem o tym, że w tej chwili kilkudziesięciu facetów kopie skórzaną kulkę na trawie i mnóstwo ludzi poświęca temu emocje, tak jakby to od tego zależało ich życie. No ale to też, jak się głębiej właśnie analizując takie sytuacje, czyli właśnie stadiony... Ale to jest ołtarz. To też jest ołtarz. No właśnie, stadiony, kościoły. Tych ołtarzy mamy dużo. My mówiąc ołtarz kojarzymy systemy religijne, w tym najbardziej popularny w Polsce chrześcijański. I większość ludzi, którzy zastanawiają się nad sensem tego, widzą, że tam się odbywa przekazywanie energii, a właściwie jej kradzież i przekazywanie później. No dobra, widzą to, ale trzeba to rozszerzyć. Gdzie jeszcze mamy ołtarze? W domu. Proszę bardzo. Co najmniej kilka. Proszę bardzo, w domu mamy kilka ołtarzy. Telewizor, radio w samochodzie. Dlaczego w tej chwili nie można kupić samochodu bez radia? Bo jest to kluczowe dla systemu. Dlaczego przy odpalaniu zwykle one są zakodowane tak, że odpalają się od razu? Przekręcasz kluczyk i wyjeżdżasz nowym salonem z salonu samochodem i od razu masz włączone radio, od razu jest programator. Później następne rzeczy, katedry, ambony, katedry, czyli przemysł autorytetu. Nie zaprzeczaj autorytetom, bo oni wiedzą lepiej jak żyć. Nikt nie wie lepiej jak żyć, oprócz tego kto żyje. Następna sytuacja. Sceny różnego rodzaju. Sceny publiczne. Przemówienia. Jak się nazywają te przemówienia polityków? Jakieś takie wygłaszają jakieś swoje przemówienia. Zauważcie, tam jest ołtarz. Co z tego, że z niego wystaje mikrofon, czy tam dwa, czy trzy. To jest ołtarz. To jest podwyższenie. Scena, więc nie tylko scena publiczna, ale scena aktorska. Mniej widoczne. Ale już jak przypatrzymy się scenom muzycznym, estradom, to już jest to bardzo wyraźnie zaznaczone, prawda? Oczywiście, że będzie lepiej widać dla tłumu, jak ktoś będzie na podwyższeniu. Ale dlaczego miałoby być tłumy manipulowane? Sceny, które pamiętamy z pochodów pierwszomajowych, na przykład w PRL-u. Ja na przykład pamiętam, ty jesteś może dużo młodszy ode mnie, więc możesz tego nie pamiętać. Ale wystarczy przeglądać sobie filmy historyczne, jak to się odbywało przy dźwiękach Wagnera w III Rzeszy. To samo. Ołtarz. Następnie. Korea. Do tej pory. Jest ołtarz? Jest. Związek Radziecki. No wspaniałe widowisko. No ale słuchaj, takim ołtarzem może być dzisiaj tak zwana... Ołtarz. Dzisiaj takim ołtarzem jest też tak zwana demonstracja. Naturalnie, że tak. Oczywiście, że tak. I to jest właśnie... Wszystko, gdzie jest przekierowana uwaga wielu ludzi, tak tworzy...
tworzą się egregory. Ja bym tutaj odesłał do książek Zalanda, bo on bardzo dobre porównanie skonstruował egregora na podstawie działania wahadła. I definicja taka najbardziej prosta, którą można by było wyjaśnić działanie egregora, to, że jest to pewnego rodzaju idea. Egregor w gruncie rzeczy nie istnieje. Istnieje tylko teoretycznie i wystarczy dwóch członków egregora, którzy zasilają swoją uwagę tą ideę i już powstaje niebezpieczny twór. Oczywiście są egregory, które są przyjazne dla nas, na przykład małżeństwo jest, czy przynajmniej powinno być w idei egregorem przyjaznym. Akurat tak się złożyło, że nie jest najczęściej, no ale trudno, bo to też ludzie zepsuli, a właściwie system zepsuł, bo to jest kwestia wiązania. I tam są różne rytuały na to, żeby to powiązać, rytuały cywilne, które powodują związanie dwóch spółek handlowych, czyli tak zwaną fuzję, lub też związanie rytualne, które powoduje uzależnienie i branie odpowiedzialności za życia i myśli innych ludzi i emocje. Jacku, stop. Uzależnienie. No. Tutaj też chciałbym tak dwa, trzy zdania na ten temat, bo te wszystkie uzależnienia, które system nas serwuje dzisiaj, tak? Czyli oni nas do tego nie zmuszają, może tak, ale dają nam te alkohol, papierochy, narkotyki, lekarstwa, seks i tak dalej, i tak dalej. Każdy z tych uzależnień też powoduje pewne zmiany w naszej percepcji, bo my tęsknimy za czymś, tak? Wewnętrznie czujemy, że czegoś nam brakuje. A wszystkie te uzależnienia powodują, że jakby my na chwilę ten stan osiągamy, ale nienaturalnie. Dlatego tak szybko wchodzimy w te uzależnienia, dlatego tak szybko stajemy się uzależnieni od czegoś albo kogoś, bo to powoduje to pobudzenie tych związków chemicznych, tych pewnych struktur w nas, które fałszują ten, wydaje mi się, powrót do naturalnego zrozumienia. Nie wiem, ale oczywiście, że tak. No i właśnie, skoro już wspomniałem w połowie naszej rozmowy o Jitu Krishnamurtim, świetnie to zauważa. Też tam można by było tą lekturę odświeżyć, bo my dążymy do stanu odprężenia. Właściwie w fizyce moglibyśmy to porównać do naprężeń cięci w membran. Występują wielowymiarowe membrany, tak zwane pebrany. Takim przykładem pebrany jest chociażby pęcherz nasz. I jeżeli następuje naprężenie, to my czujemy się niekomfortowo, ale również i pęcherzyki nasienne, też dość popularne naprężenie, które dotyczy mężczyzn, chociaż pęcherz moczowy jest lepszy, bo dotyczy i jednej, i drugiej płci. I my próbujemy poprzez zwolnienie tego naprężenia dążyć do sytuacji spoczynkowej. I bardzo często nie zauważamy właśnie tej trucizny psychicznej, która sączy się do nas, która powoduje naprężenia w już czwartogęstościowe, złość, frustrację potrzeb różnego rodzaju i znajdujemy sobie najłatwiejsze i z reguły najtańsze wyjście. Więc cała seria propozycji, którą system nam da, żeby te rozprężenia uzyskać, będzie oczywiście dla nas dostępny i system będzie się cieszył. Dlaczego? Ponieważ pod te środki, nieważne czy to są środki psychologiczne czy chemiczne, będzie podpięta utrata świadomości. Bo one działają nie tylko rozprężająco, ale również, bo jeżeli mamy do czynienia z naprężeniem psychicznym, no to tamto to rozprężenie powodowane sztucznie będzie powracać, bo to tylko taka tabletka przeciwbólowa, można by było tak to porównać. No ale mało tego, bywa, że będzie powracać ze zdwojoną siłą, albo zwielokrotnioną. I co wtedy? Jaka jest możliwość redukcji takiego naprężenia? No tak, ale popatrz też
z tej perspektywy ważne słowa przed chwilą powiedziałeś, odebranie nam świadomości. To jest proces od urodzenia, od tych wszystkich rytuałów kościelnych, chrztu, skonstruowania tego systemu finansowego i tak dalej, poprzez nauczanie i tak, no wszystko, tutaj totalnie wszystko ma wpływ na to, że odbiera nam się świadomość o tym, kim jesteśmy. I dzisiaj ta wojna właśnie, którą obserwujemy, nazwijmy to tak w cudzysłowie, wojną, że to jest właśnie twór o energię, czyli o naszą świadomość. Gdzie ona jest skierowana? Czy na zewnątrz, czy do wewnątrz? I popatrz, nawet w tych strukturach alternatywnych bardzo często wydaje mi się, że to też większość robi nieświadomie, bo być może intencja ma dobrą ktoś, ale wyciąga naszą świadomość na poczet czegoś lub kogoś. A to jest ten czas, by tą świadomość skierować właśnie do serducha i przepracować w sobie wszystko to, co przychodzi dzisiaj z zewnątrz. Jacku, tak podsumowując już na koniec teraz, to czym jest to zło i skąd się wzięło? Nami. To my żeśmy pozwolili na ten eksperyment. Byliśmy ciekawi tego. Więc tylko Stwórca może zarządzać swoim stworzeniem. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że jesteśmy zatopieni w Stwórcy, tworzymy Go jednocześnie i On nas jednocześnie wytworzył, to tylko my możemy tej regulacji dokonać. Więc jesteśmy i dobrem, i złem jednocześnie. Do nas należy wybór, kim chcemy pozostać. Dowiedzieliśmy się, jak to jest, i czas skończyć grę. Czas dokonać wyboru. To jest walka nasza wewnętrzna. Wszystko jest fraktalne. Każda nasza walka, tak jak nazwałeś, wojna o energię, z czym się zresztą zgadzam, to także jest konstrukcja fraktalna. I ona będzie się reprezentować w większych zbiorach informacyjnych, tak jak walka w rodzinie, walka między sąsiadami, walka między nacjami i walka między jakimiś opcjami politycznymi, walka między kościołami, walka na dużą skalę globalną, to tylko inne przedstawienie tego problemu na innym poziomie fraktalnym, większym lub mniejszym. Ale jeżeli emiter jest w nas i to my to zrobiliśmy, to możemy zmienić emiter, skończy się walka. Powiedz. Ja wiem, co powiesz. To jest właściwie retoryczne przedstawienie sprawy dla naszych słuchaczy. Jeżeli każdy z nas dokonałby takiej zmiany, kto wziąłby karabin do ręki? No i... nie byłoby, jeżeli nie byłoby takiego istnienia, jeżeli w naszych umysłach nie powstałaby myśl, że możemy komuś odebrać jakiekolwiek dobro, w tym także życie, to nie byłoby jakichś wojen. Powtarzam to uparcie od wielu lat. W wielu programach tą samą sentencję powtarzam, co teraz. I spotykam się z różnym odbiorem. Na przykład takim, no tak, ale ja nie wezmę, to inni wezmą. A jak przyjdą pod mój dom i cytują, że kolbami będą łomotać moje drzwi. No, tak, to się powtarza. Ale bez tej zmiany nie nastąpi dalsza. Jeszcze musielibyśmy dołożyć do tego takie środowisko jak zmiana pól morfogenetycznych, które są udowodnione, działają, obserwujemy na co dzień, mimo tego, że nie definiujemy tego. One są. Jeżeli my dokonujemy tych zmian, i ktoś ma argument, no tak, ale on takiej zmiany nie dokona, a skąd to wiesz? Czy spróbowałeś? Czy dalej będziesz siedział i czekał? Jak wszyscy się zmienią, to ja też. Bardzo często. No ale tutaj też, Jacek, to jest znowu powrót do tej podstawy właśnie systemu psychologicznego, kodowania, rozłożenia naszej świadomości, tego wszystkiego. Tutaj już bym nie wchodził drugi raz jakby w to samo, chociaż to jest bardzo ważne dzisiaj, ale to, co mi się spodobało, co powiedziałeś o fraktalach, tak też...
Może wszyscy nie odłożą tej broni, ale kiedy większość odłoży, to może się to fraktalnie, globalnie znowu przełączy. Tutaj patrząc, jak powiedziałeś, że to zło jest w nas i to my go tworzymy, patrząc od najmniejszej części komórki właśnie, która ma tą polaryzację, można powiedzieć, plusową, minusową, co jest też fraktalne, patrzymy i obserwujemy to w całym organizmie naszym, w organizmie przyrody, ziemi i tak dalej. To jest właśnie ten wniosek, że każdy osobiście, kiedy weźmie odpowiedzialność za własne życie, przełączy siebie jako jednostkę, to w pewnym momencie spowodujemy to przełączenie fraktalne i globalne. Tak. Jest na to przykład. Pierwszy przykład, który przychodzi mi do głowy, to brak poparcia na wojnę w Wietnamie, w Stanach Zjednoczonych. I co? I rząd musiał się ugiąć. Tam było więcej powodów, ale oczywiście, że musiał się ugiąć. Oni muszą, ta druga strona, która reprezentuje nasze lustrzane odbicie, powiedzmy, że będę parafrazował, antyfoto, ciemność, czy cokolwiek, musi mieć pewnego rodzaju poparcie energetyczne. Czy to będzie poparcie w wyborach, czy to będą podpisy, czy to będzie zgoda na udział w wojnie, czy cokolwiek innego, to jest dalej znak energetyczny, przekierowanie uwagi. I jestem, drugi przykład mi przychodzi do głowy, bo jestem świeżo wczoraj po lekturze w tłumaczeniu na polski zeznania w rozmowie z redaktorem wysokiej inaczej, jakiegoś generała wygląda na to, chociaż nie mówi o swoim stopniu, który uczestniczył w 2005 roku w spotkaniu w City of London, gdzie dyskutowano problemy związane z rozwojem sytuacji na świecie. Czyli był pewien zakreślony plan i on sprawiał pewne problemy we wdrożeniu. I tam jest mowa o wszystkim, o tym, co w tej chwili się dzieje, o sanitarnych problemach, które zostały w tej chwili nam przedstawione przez rządy ponad połowy świata, o różnego rodzaju zastosowania rozwiązań, aby zmniejszyć populację. Przy czym dyskutowano to na zasadzie korekty operacyjnej. Nikt nie kwestionował jakby zagadnienia, że należy to zrobić. Ten człowiek określa uczestników na grupę około 30 ludzi, absolutnie z najwyższych półek takich zarządzających. No już samo miejsce City of London powinno nam coś tłumaczyć, bo skoro królowa angielska do tej pory musiała pukać do bram i czekać na pozwolenie, to znaczy, że jest istotą podrzędną względem organizacji, która tam funkcjonuje, rezyduje. I ten człowiek mówił o tym, że w międzyczasie oni spodziewają się i muszą doprowadzić do wojny nuklearnej, lokalnej. Ta wojna nie nastąpiła. Mimo tego, że tych prowokacji na przykład w kierunku Iranu, bo tam pada też, ja się zastanawiam, czy nie zrobić o tym programu, albo po prostu to odczytać na WDW. Pomyślę o tym, muszę jeszcze raz zmierzyć się z tym tekstem, bo zdruzgotany byłem do dzisiejszego ranka, dopóki mi umysł nie odpoczął od tych informacji. Jeżeli są prawdziwe, jeżeli zrobimy takie założenie, że zaufamy, że jakiś skruszony generał po prostu się z tej informacji chciał się podzielić, ostrzec ludzkość przed destrukcyjnymi działaniami pewnych kręgów, to nie obserwujemy jednak wojny atomowej. Dlaczego? Bo co? Bo bali się. Ci ludzie nie boją się. Znaczy te istoty się nie boją. Nie mają zakodowanego w sobie strachu. Przeciwnie. Mają pełną ignorancję i traktują nas jak hodowlę. Nie liczą się z naszym życiem. Ale nadal nie nastąpiła wojna. Wiadomości są z 2005 roku nagrane w 2010 roku, w styczniu, więc minęło 21 lat i nadal do tej prowokacji nie doszło. Nie doszło do prowokacji Iranu, nie doszło do prowokacji Chin, mimo tego,
nasz słuchacz powinien zastanowić się, bo często widziałem komentarze pod moimi programami, że jest nas za mało tych świadomych, że to jest kropla w morzu i tam takie, no, takie skargi tam na naszą rzeczywistość, a może nie. W związku z tym, że nie udała im się ta prowokacja i nadal jest nas tyle samo na świecie. Jacku, to może w takim układzie kolejne także nie wyjdą. Być może zakończenie już jest znane. Mi się wydaje, że każdy z nas jest przedstawicielem też, można powiedzieć, obu tych stron, ale wewnętrzne poczucie chęci powrotu do tej struktury miłości, można powiedzieć, i prawdy, powoduje, że właśnie jako jednostka każdy powinniśmy teraz sami odczuwać i podejmować decyzje. I oni to czują, oni wiedzą, a ja czuję w sobie, że między nami jest wiele, wiele istot, które przyszły tu z pewnym zadaniem. I te istoty są wśród nas, które powodują, że te informacje dochodzą do nich szybciej, potrafią sobie z nimi poradzić, potrafią sobie przypomnieć i przekazywać dalej. I tutaj też wracając do tego, co mówiłem na początku właśnie o tych karmicznych sprawach, o tych cyklach, po raz kolejny pozwolę sobie założyć, że tu nie ma w ogóle ani ułamka przypadku w tym wszystkim. Tylko... Wczoraj miałem taką ciekawą, nawet nie dyskusję, bo my żeśmy nie dyskutowali. Rozważaliśmy czysto teoretycznie taką możliwość. Czy jest możliwe to, żeby była jedna tylko taka osoba na naszej ziemi, która mogłaby zmienić wszystko. Taka, padło porównanie do Jezusa, czy on mógłby być takim kimś, albo ktoś inny, ktoś nieznany z imienia, nieznany z nazwiska, gdzieś, który mieszka sobie, nie wiem, w domku podbijanym z dechem, albo przytułku dla bezdomnych, albo jest istotą bogatą, która mieszka sobie w pałacu. Nieważne. Ale co by było, gdyby to była ta jedna, która dokonuje przelania się tej szali? Jak mielibyśmy rozpoznać taką istotę, jak nie mamy takich narzędzi? Musielibyśmy po prostu siać prawdę i mówić ludziom, jak mają dojść do wiedzy o samych sobie. I wtedy mieć nadzieję, chociaż ja nie jestem zwolennikiem nadziei, ale liczyć na to, że w wyniku statystycznych zasiewów padnie ta informacja do tego serca, do którego powinna dotrzeć. I ta osoba dokona tej zmiany. Nawet jeśli przełączenie fraktalne według jakiegokolwiek wzoru nie działa. Powiedzmy, że nie działa, albo nie znamy tego wzoru, albo dotychczasowe wzory były błędne. Być może tak. Kto to wie? Więc my mamy obowiązek, ty i ja, zasiewania tego typu informacji, a każdy z naszych słuchaczy ma obowiązek wobec siebie samego, wobec swojego własnego świata, który odbiera jako realny, na odnalezienie i zamontowanie tej informacji i odnalezienie siebie. I jeśli tego nie zrobi, to znaczy, że mu na tym nie zależy. Nie zależy mu na tym świecie. Nie zależy mu na swoich dzieciach, na tym, co się będzie działo. Takich ludzi jest sporo. Czyli nie ma odpowiedzialności. Czyli nie ma odpowiedzialności. No i znowu, to jest wziąć odpowiedzialność za własne życie. Powiedziałeś, że jest to naszym obowiązkiem, twoim, moim, też to tak czuję. I teraz patrząc historycznie na tych wszystkich, można powiedzieć, na te wszystkie świadome istoty, jak Jezus, Budda, Krishnamurti, obojętnie kto, zwał jak zwał, my jesteśmy takimi samymi istotami, które po prostu
zdobywając, czując tą taką niepewność, zdobywając pewną wiedzę, wzrastaliśmy energetycznie, czyli mam takie wrażenie, jakbyśmy się dopasowali częstotliwością do tej częstotliwości, można powiedzieć, świadomości zbiorowej i dopiero wtedy ta informacja pozwoliła połączyć się z naszą świadomością. Czyli my jakby sami powodujemy to, że otwieramy się na tą pamięć, na tą prawdę, na to wszystko. Ale tylko poprzez wewnętrzną przemianę, kiedy już jesteśmy gotowi i kiedy to wszystko jest zgrane energetycznie, przychodzi to do nas. Bo popatrz dzisiaj z drugiej strony. Czy ludzie są wszyscy gotowi na tą wiedzę, o której my mówimy? Co by się stało, gdyby dzisiaj dać ludziom to plus na przykład wiedzę o prawie naturalnym i tak dalej? Co mogłyby powstać? Anarchia. Jeżeli byłby to komplet informacji, czyli to, o czym mówisz, plus odkrycie swojego własnego człowieczeństwa, nie byłoby anarchii. Tak, ale... konotatywnym. Dobrze, ale Jacek, popatrz, powiedziałeś plus... to, ale kiedy człowiek nie znajdzie w sobie tego i nie przełączy, a mimo to dostałby tą wiedzę z zewnątrz, tak? Czy on by był gotowy tym zarządzać, tą świadomością? Wiesz, odpowiem ci tak. Prawo naturalne jest dla naturalnych osób. Jeżeli ktoś się nie czuje naturalną osobą, czyli człowiekiem, to znaczy, że na nie nie zasługuje. Więc niech wraca do kodeksów. Ja już, to też tylko parafraza prawo naturalne, ale chodzi mi o całokształt tej wiedzy, o której ty dzisiaj mówisz. Tak. Najpierw musimy wiedzieć, co to znaczy nasze człowieczeństwo i jakie to ma konsekwencje i jaką ogromną odpowiedzialność i jaką potęgę siły mamy w sobie, żeby wytworzyć. Jesteśmy odpowiedzialni za cały projekt, za całe dobro i zło. Tak jak w tym proponowanym przez ciebie tytule do rozważania. To my jesteśmy za to odpowiedzialni. Czas najwyższy spojrzeć w lustro i na drugą stronę swojego ja, odkryć swój cień i zmierzyć się z nim. I dokonać wyboru. Jacku, kolejnym razem dziękuję ci za wspaniałą rozmowę. Ja tu jeszcze tylko na koniec dodam od siebie, że właśnie ta dzisiejsza sytuacja to jest nic innego jak test na człowieczeństwo. I pokażmy, że jesteśmy ludźmi, że mamy w sobie tą miłość do drugiego człowieka. Posługujmy się tym, o czym nawet nauczał Chrystus, czyli dwa przykazania miłości, albo to, co jest tak propagowane w prawie naturalnym, czyli nie krzywdź, nie pozwól krzywdzić siebie ani nikogo. A w naukach Jezusa było kochaj bliźniego swego jak siebie samego, tak? Tyle i aż tyle. A ty, Jacku, co dodasz od siebie na koniec? Ja już tak wiele powiedziałem. Człowieczeństwo to dużo więcej niż tylko frazes. Być człowiekiem, to znaczy być człowiekiem pierwszym również. Pierwszą istotą, która zaistniała po to, żeby przeżywać. I ta istota stworzyła wszystko. To jest tak, jakbyśmy chcieli stworzyć jakieś dzieło, na przykład osobiście. Ja tworzę jakieś dzieło i nie identyfikować się z nim. Każda istota, która coś tworzy, identyfikuje się, ładuje tam coś, ładuje swoją energię, wykonanie, zaangażowanie, emocje, uwagę, ostrożność, wszystko, ale również i odpowiedzialność za to, co stworzyła. Jeżeli zauważa, że stworzyła coś, co nie służy nikomu, no to powinna dokonać korekty i stworzyć coś, co służy. Tyle tylko. Zwykła odpowiedzialność. Nie możemy dalej spać. Dalsze spanie jest nieodpowiedzialne właśnie. Zrzucamy wtedy odpowiedzialność, ale także delegujemy uprawnienia do tego, żeby zrobił to ktoś inny. Wiedząc, że po drugiej stronie lustra stoi nasz cień,
i chcemy na niego, na nasz cień, na naszych przeciwników, widząc z pola trzeciego kościelnego, zrzucać odpowiedzialność, no to będzie tak, jak sobie tego nie życzymy. I tak, jak jest nam niewygodnie. Nie wiem, czy taki człowiek zasługuje na miano człowieka. Że po prostu jest to niewolnik. Wolność to też odpowiedzialność. Czy wiesz, że na przykład w czasach feudalnych ludzie pozbywali się, zbywali swoją wolność specjalnie? Nikt ich nie niewolił. Oni przychodzili i prosili o to, żeby być niewolnikami. Były takie przypadki i to wcale nierzadkie. Bo oni potrafili sobie poradzić z własnym polem, z własnym życiem, z braku wiadomości, braku cierpliwości, braku pracowitości lub jakichkolwiek innych braków, nie potrafili, więc oddawali się w niewolę, czyli delegowali uprawnienia do ich życia na jakiegoś tam pana feudalnego, który im mówił rano, słuchaj, to teraz musisz to zrobić. Aha, to tak się robi. Jak chcemy tak żyć, no to będziemy tak żyć. To jest wielki wybór. Nie na polach Armagedonu rozgrywa się wojna. Wojna rozgrywa się w nas. To my musimy stanąć przed swoim cieniem. Wielki myśliciel i szermierz japoński Musashi Miyamoto swoją ostateczną rozgrywkę określił jako rozgrywkę z cieniem. W interpretacji kinowej było to przedstawione tak, że jego miecz był szybszy od cienia. Miał być szybszy od cienia tego miecza. Nie da się tego zrobić. Myśl filozoficzna, do której doszedł ten wielki szermierz, była spójna ze wszystkimi ostatecznymi myślami wielkich filozofów i propagatorów moralności, ale także i człowieczeństwa. W sobie mamy wszystko. Wszystko jest w nas, bo jesteśmy pod fraktalem wszystkiego, całego stworzenia. Zmiana bez nas się nie dokona po prostu. Rozgadałem się, Radek, nie, już trzeci raz kończymy program. Kochani, dziękuję. Ja mogę jeszcze w godzinkę. Spoko. Wiesz co, ja mam akurat dzieci, które też już się dokopują. Ja myślę, że znowu przyjdzie czas, kolejny odcinek nagramy w innym temacie. Spotkamy się na antenie, pogadamy. Jasne. Bądźmy właśnie tymi łącznikami, przekaźnikami. Miejmy w sobie ten łącznik, przekaźnik. Bądźmy tacy, jakich ludzi chcielibyśmy spotkać na swojej drodze. I przede wszystkim miejmy to odpowiedzialność za własne życie i za własne uczynki. Tego wam życzę, kochani. Dziękuję Jacku tobie za wspaniałą audycję kolejną. Jest mi niezmiernie miło gościć ciebie u mnie, ponieważ tak jak powiedziałem, dla mnie jesteś myślicielem. Dziękuję ci bardzo. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Hej. Do usłyszenia. Hej. No i co? 2 godziny przeleciały, Jacek. No. No nie zawsze, no. Lepiej jest zrobić 2 godziny solidnie, niż wiesz, po łebkach później będziemy przypominać sobie, czy zrobiliśmy, czy nie zrobiliśmy. A tak zrobiliśmy, co miało być zrobione, jest. I okej. Super. Jest bardzo dobrze. Wyszło pięknie. Naprawdę. Super. Cieszę się. Dzięki, Jacku. Do usłyszenia. No, do usłyszenia. Hej. Ja niosę tobie światło.